Jesteśmy w tej chwili po pierwszych pokazach filmu Obywatel na festiwalu w Gdyni. Z jakim spotkał się przyjęcie? Bardzo ciepłym, zwłaszcza tutaj na sali Teatru Muzycznego. Atmosfera była bardzo gorąca i ku naszej wielkiej radości film wzbudzał dużo śmiechu, na czym nam strasznie zależało. Także przyjęcie ciepłe, owacja świetna, no więc udany festiwal dla twórców również. A powiedz, jak to było zagrać u ojca tak jednak dużą rolę i wcielić się tak naprawdę trochę w niego? No właśnie to było to, co, na co nie tyle, że czekałem, co pewne środki aktorskie, które są mi znane z tego, jak ojciec gra, jak się zachowuje, kim jest. Ja z tych środków nigdy nie korzystałem, bo chciałem stworzyć jakąś swoją drogę w tym zawodzie, a w tej roli miałem pełne pole do popisu, żeby trochę zagrać jego i porobić jego miny, mówiąc grubo, i trochę ponaśladować jego sposób chodzenia, patrzenia, reakcji, także tu miałem frajdę po raz pierwszy w życiu go trochę może nie sparodiować, co zacytować. Strofował cię? Nie, byliśmy dogadani przed tym filmem, mieliśmy to obgadane przez lata, bo ten film trochę czekał, także dokładnie wiedziałem, czego on ode mnie oczekuje i on dokładnie wiedział, jak ja to zagram, takie mam wrażenie. Rozmawiamy na tle Regałów Kultury na Widoku. To taki projekt Fundacji Legalna Kultura, który zachęca do korzystania z legalnych treści w internecie. Czy ty korzystasz z kultury w sieci? Tak, coraz bardziej muszę powiedzieć, zwłaszcza świat seriali tą drogą często poznaję. I muszę powiedzieć, że właśnie ogromnie mnie cieszy, że coraz łatwiej jest dotrzeć do czegoś i to w sposób legalny, że nie trzeba się męczyć z tym ściąganiem i patrzeć przez okno, czy już po mnie idą, czy nie idą, bo ten dostęp do legalnej kultury jest w tej chwili bardzo prosty i służy dobrej sprawie, no, żeby powstawały kolejne produkcje, żebyśmy wszyscy ogarnięci tą siecią dookoła nas, mogli się w niej poruszać bezpiecznie, dobrze i żebyśmy mieli dostarczoną rozrywkę na odpowiednim poziomie, skierowaną do nas, możemy ją znaleźć bardzo nakierowaną na nasze gusta, znaleźć dokładnie to, czego szukamy i są miejsca takie, które nam to bardzo ułatwiają. I dodajmy, że wbrew mitom, wbrew pozorom, nie jest to wcale drogie. No, to jest największa zasługa, że nie zawsze obejrzenie filmu wiąże się z jakimś horrendalnym wydatkiem, na który nie wszystkich stać, tylko można trochę poczekać parę tygodni dłużej, nie tylko idąc do kina, ale później mieć to w sieci za dosłownie parę złotych. Na Obywatela w sieci jednak jeszcze trochę poczekamy. A jakbyś zachęcił naszych odbiorców do tego, żeby poszli na ten film do kina? Ja jestem kinomanem. Ja oprócz tego, że oglądam różne rzeczy w internecie i oglądam dużo rzeczy w domu, to jednak magia sali kinowej jest czymś, co mnie od dzieciństwa czaruje, więc usiądźcie w tej wielkiej sali przed tym ekranem z innymi ludźmi, posłuchanie ich śmiechów, ich reakcji, dyskusje po filmach to jest coś, co uwielbiam i myślę nie tylko ja. I pamiętajmy, że te filmy fabularne, one są krojone właśnie na ten wielki ekran. Tam pracuje kilkadziesiąt osób, a często i więcej, nad tym, żeby to miało odpowiednią rangę, odpowiedni walor, żeby ten dźwięk nas otoczył, żeby ten ekran miał tę swoją przekątną i nic mi nie zastąpi sali kinowej. Także ogromnie wszystkich zachęcam, żeby Obywatela zobaczyć na wielkim ekranie.